Witam was, kochani, na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj pokażę wam, jak robię spód do tortu czekoladowy. I to jest bardzo fajna alternatywa zamiast biszkoptu, bo on jest olejem i bardzo fajnie się go kroi i w środku jest wilgotny. Jest rewelacyjny i szybki do zrobienia. Miszę miksera, mam sam 5 całych jajek i 220 g cukru. I do tego dodam trochę waniliowego ekstraktu. I to wszystko będę ubijać na najwyższych obrotach, tak przez dobre, nie wiem, 7-8 minut na pewno. Aż ta masa będzie taka fajna, biało, puszysto. Jak się to już tak fajnie ubiło, to do tego teraz wlewamy 220 ml oleju i 220 ml mleka. I wymieszamy to jeszcze krótko razem. I teraz przygotujemy się przesianą mąkę z gorzkim kakałem i z 2 łyżeczkami proszku do pieczenia, takimi kopiastymi. Mąki potrzebujemy 260 g, gorzkiego kakała 35 g. Wszystko to dajemy do tej masy jajecznej i ubijamy tylko do połączenia składników. W czasie załączamy piekarnik na 175 stopni. Góra, dół. I tak, moja masa na spód już jest fertig. Tak to fajnie te ciasto wygląda. Teraz pieczymy w rancie albo w tortownicy. Spód tortu lub rantu wykładamy papierem do pieczenia. A z brzegami nic nie robimy, brzegi zostawiamy, bo te ciasto musi się po tych brzegach wspinać do góry. I dajemy do piekarnika, pieczemy przez około 50 minut albo do suchego pateczka. Średnica mojego rantu jest tutaj 22 cm, bo taki potrzebuję, ale możecie spokojnie na 26 tak samo jeszcze dać, bo tego ciasta tutaj wystarczy. I popatrzcie na mój rewelacyjny spód pod torty. Już jest gotowy, wyszedł super, bardzo fajnie, tak jak za każdym zresztą razem. Piekłam go 55 minut w piekarniku i za chwilę wam pokażę jeszcze, jak on wygląda w przekrojeniu. Zawsze, gdy jeszcze nie jest całkiem wystygnięty, to już go wyciągam z rantu i przekładam go do góry nogami. Wtedy mam dwie płaskie powierzchnie. Kochani, zapraszam do wykorzystania tej recepty. Zapraszam was do pieczenia, do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia. Do następnego razu. Pa, pa!